Święty Franciszek Xawery, współzałożyciel zakonu jezuitów oraz człowiek wielkiego serca, był gorliwym misjonarzem w Indiach i Japonii. Marzył o ewangelizacji Chin. Utrudzony podróżą i zabójczym klimatem, rozchorował się na wyspie Sanchan w pobliżu Cesarstwa Chin i zmarł w nocy z 2 na 3 grudnia 1552 roku. Jest patronem duszpasterstwa Xawerianów w Opolu, które powstało 3 dekady temu. Hanna Honisz, zapraszam na program. Do duszpasterstwa przyszłam w sumie 3 lata temu, kiedy zaczynałam studia tutaj w Opolu. Szukałam wspólnoty ludzi, do której będę mogła dołączyć, znaleźć znajomych, którzy mają podobne wartości, którzy skupiają się na Jezusie, razem Go szukają. No i tak trafiłam do jezuitów, ponieważ kampus jest naprzeciwko kościoła, więc się okazało, że w parafii jest duszpasterstwo. No i tak zaczęła się moja przygoda w tym miejscu. Następnie przejęłam zespół, zaczęłam go prowadzić, zaczęłam się angażować i w tym momencie już niebawem odchodzę. Także to piękne takie 3 lata. W duszpasterstwie na pewno znalazłam, powiedzmy, taką drugą rodzinę, dlatego że z ludźmi, z którymi weszłam w głębsze relacje, one trwają do dzisiaj, dalej jesteśmy w kontakcie, nawet z osobami, które już nie należą do duszpasterstwa. To, co możemy robić, to na pewno tutaj rozwijać swoje pasje, chociażby zespół muzyczny, który prowadzę, staram się prowadzić w taki sposób, żebyśmy mogli się rozwijać w tym miejscu. Tworzymy jakieś różne akcje, które pozwalają nam też skosztować, powiedzmy, pasji, którą mamy nawzajem. Oczywiście duchowo się tutaj rozwijamy, mamy różnego rodzaju spotkania, poznajemy m.in. duchowość ignacjańską, także pochylamy się nad różnymi zagadnieniami katechizmu Kościoła katolickiego w takich luźnych, powiedzmy, warunkach, kiedy siedzimy przy herbacie i możemy o tym porozmawiać. Mamy również różne uwielbienia tutaj w kaplicy prowadzone, a także grupę biblijną, także tak naprawdę wszelkie podstawy, które mogą nas prowadzić gdzieś tam bliżej do Boga. Jeśli chodzi o naszego patrona, którym jest Franciszek Xawery, na pewno porusza mnie jego serce pełne miłości i takiej pasji do głoszenia Jezusa w świecie właśnie poprzez miłość. Myślę, że duszpasterstwo akademickie powstały wtedy, kiedy powstały uniwersytety. Bo zawsze oprócz takiej formacji intelektualnej Kościół i chrześcijanie bardzo dbali o to, żeby też była formacja ta chrześcijańska, formacja duszy, stąd duszpasterstwa, czyli też rozwój człowieka, jego ducha ku Panu Bogu i ku niebu. Stąd duszpasterstwa akademickie. Skąd duszpasterstwo akademickie w Opolu? No trochę wcześniej niż Uniwersytet Opolski, bo tak naprawdę jesteśmy w Opolu, można powiedzieć, od 1968 roku. Dlaczego wtedy? Bo wtedy do Opola przybył ojciec Józef Czaplak. Miał proste zadanie, trochę zebrać studentów, trochę w kontrze do tego, że wtedy były organizacje komunistyczne dla studentów i trochę zaopiekować się tymi, którzy gdzieś tam pogubieni są, ale też zebrać ludzi wierzących. I to mu się udawało. Z opowieści mamy historie takie, że po prostu chodził po ulicy wtedy jeszcze Matejki i tam zbierał tych studentów, zapraszał na spotkania. Pierwsze spotkania odbywały się w obecnym, dzisiejszym refektarzu naszym zakonnym, domu zakonnym przy kościele. No i studenci opowiadają, że to tam gnieździło się w salce, która mogła mieć 10 metrów kwadratowych. Czasami kilkadziesiąt osób przychodziło. Od tego się zaczęło i ojciec Czaplak przez długie lata tutaj działał, pracował dalej ciągle w tej jednej salce. Taką wielką nowość wtedy wprowadzał, bo też 68 rok, też sobór, też nowe rzeczy, które się działy w kościele. I on z taką nowością tu przyszedł do Opola. Studenci, którzy nam przegrali na gitarach. I rzeczywiście to była wielka, wielka nowość i do dzisiaj mnóstwo ludzi, nie tylko absolwentów, którzy przewinęli się przez jego grupy, także parafian, ministrantów ówczesnych, ciągle wspomina dobrze ojca Czaplaka. I ojciec Czaplak miał wielkie marzenie, bo ta salka ciągle była za mała. Jego wielkim marzeniem był duży ośrodek, którym mógłby pomieścić studentów. 30 lat temu mniej więcej, w maju, ojciec Czaplak prowadził się tutaj do tego ośrodka Xawerianum, który został wybudowany wielkimi siłami i parafian, i przyjaciół ojca Czaplaka, wielu studentów. Prowadził się w maju, wakacje zachorował, w grudniu umarł. I tak naprawdę w tym roku obchodzimy 30. rocznicę jego śmierci. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej.
Jestem w duszpasterstwie akademickim od 3 lat, odkąd tak naprawdę rozpocząłem studia w Opolu tutaj. Było to pierwsze miejsce, którego szukałem po przyjeździe w nowe miejsce, do nowego miasta, w którym jeszcze nikogo nie znałem. Było to miejsce, w którym wiedziałem, że mogę szukać bezpiecznej przestrzeni dla siebie. I taką też tu znalazłem. Tak jak te 3 lata temu się odnalazłem, tak przez cały pierwszy, drugi i trzeci rok starałem się uczestniczyć w spotkaniach i angażować na tyle, na ile miałem możliwości. Studiuję fizjoterapię i jak najbardziej da się łączyć uczestnictwo czy większe zaangażowanie w duszpasterstwie razem ze studiami. Ważne jest, żeby znaleźć odpowiednie proporcje w danym momencie czasu na to, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć sił i energii na duszpasterstwo, ile na rozwój przyszłego zawodu może, ile na studia, żeby znaleźć odpowiedni balans we wszystkim. Duszpasterstwo akademickie jest dla mnie przede wszystkim miejscem też dla rozwój duchowy. Co niedzielne msze święte, co czwartkowe msze święte, adoracje, które też mamy w ciszy, miejsce na osobistą modlitwę, na osobistą relację z Bogiem. I do tego też mnie motywuje, inspiruje święty Franciszek Ksawery do budowania relacji z Bogiem na zasadzie przyjaciel z przyjacielem. Kiedy powstał ośrodek, jeszcze nie miał nazwy, ale tak naprawdę kamień węgielny, potem budynek został wmurowany 3 grudnia, czy w okolicy 3 grudnia. Kamień węgielny, który pochodzi z samej Hiszpanii, z zamku Javier. To ten zamek, który wychował się święty Franciszek Ksawery. Jakoś naturalne było, że wtedy i studenci, i duszpasterze, i jezuici zapragnęli jakiejś nazwy, która i patrona, który byłby rzeczywiście kimś bliskim dla nas, dla tego miejsca. I stąd Ksawerianum od świętego Franciszka Ksawerego. I ten ośrodek przez 30 lat działa, pracuje, wychowuje młodych i dorosłych. My w tym roku, przez to, że i tak przez wiele lat duszpasterstwo akademickie w Opolu było nazywane trochę skrótowo Ksawer, myśmy trochę zalegalizowali teraz tę nazwę. I teraz duszpasterstwo Ksawer działa w ośrodku Ksawerianum. Także święty Franciszek Ksawer naprawdę jest dla nas bliski i kimś rzeczywiście wyjątkowym. Stąd ciągle działają w tym okresie Dni Ksawerianum. Chcemy rzeczywiście, żeby to miejsce było takim przepełnione też osobą świętego Franciszka Ksawerego, który jest dla nas rzeczywiście kimś bliskim. W duszpasterstwie jestem od niedawna. Przyszedłem na duszpasterstwo, bo już wcześniej zaczerpnąłem duchowości Franciszka Blachnickiego i chciałem poznać co inną duchowość. I tutaj właśnie w Opolu, przez to, że są jezuici, mam możliwość uzyskania właśnie informacji, pogłębić się w duchowości ignacjańskiej. I jest to zupełnie i coś innego niż to, co doświadczyłem do tej pory. Przez to bardzo mnie to uduchawia i doprowadza do tego, że jestem bliżej Pana Boga. Przez to, że pogłębiam tą wiarę, jestem właśnie bliżej Niego i mogę być stawać się lepszym człowiekiem przez to. Franciszek Ksawery, poznałem go stosunkowo niedawno, ale zaintrygowała mnie właśnie jego postawa wobec drugiego człowieka, o jego chęć głoszenia Ewangelii na całym świecie. Jego właśnie gorliwość w tym jest bardzo godna podziwu. Mamy 3 tury. O każdej turze będziemy informować. Pierwsza tura ma chyba pytanie 40. Czy to nadal kurujące? Ten ośrodek uzupełnia tą propozycję, którą mamy. I coś, co czasami w parafii nie da się osiągnąć, tutaj w ośrodku działamy. I myślę, że to jest wielkie marzenie ojca Czaplaka. Ciągle je realizujemy. Niedawno obchodziliśmy Dzień Absolwenta, na którym przyjechało prawie 200 osób z różnych lat działalności. Większość z nich jeszcze ciągle pamięta ojca Czaplaka, wspaniale go wspominają. I myślę, że no, są też duszpasterze, zaraz którzy byli po ojcu Czaplaku, postarali się, żeby ulica, ten fragment ulicy Matejki nazywał się ulicą Czaplaka. I też w tym roku nasze duszpasterstwo akademickie, które nigdy miało swojego jakiegoś loga, symbolu, cały rok modliliśmy się, zastanawialiśmy się nad tym, szukaliśmy jakiegoś takiego symbolu, który by połączyło jezuitów i naszego patrona, świętego Franciszka Ksawerego, też to miejsce. I ktoś rzucił hasło, przecież jesteśmy na ulicy Czaplaka, zróbmy czaplę.
Potem się część z nich dowiedziała, że to jest założyciel duszpasterstwa. Także naszym logiem jest rzeczywiście jest Czaplan, właśnie też na cześć tego, co tutaj ojciec Czaplak zrobił. Naszym gościem jest ksiądz Łukasz Waligura. Witam serdecznie. Cześć Boże. Radio Doxa, a przy okazji duszpasterz. I kilka porad związanych z rozpoczynającym się Adwentem. O czym powinniśmy pamiętać, zakładając, że właśnie teraz odkryliśmy, że jest Adwent, jak z niego skorzystać, by mieć przed sobą dobre Boże Narodzenie? Myślę, że najważniejsze jest po prostu go przeżyć. I to w taki dobry i pełny sposób, żeby Adwent nie przestał być Adwentem. Adwent to nie jest tylko przygotowanie. No właśnie, Adwent to nie jest tylko przygotowanie takie komercyjne, byśmy powiedzieli, do świąt Bożego Narodzenia. To nie są tylko porządki w domu, to nie są tylko zakupy i przyozdabianie choinki, ale to jest rzeczywiście głębokie przygotowanie nie tylko na Boże Narodzenie, na święta Bożego Narodzenia, ale na przypomnienie sobie tego, że czekamy wciąż na Pana Jezusa, który powtórnie przyjdzie w chwale na końcu czasów. Jakieś dobre sposoby na skorzystanie z tego okresu? Z pewnością zawsze dobrym sposobem jest intensywniejsza modlitwa. Często przy tym okresie Adwentu robimy sobie też jakieś tak zwane dobre postanowienia. One też oczywiście nam nigdy nie zaszkodzą, a zawsze i pomogą. I nigdy się nie udają, jak z noworocznymi. Tak? Ale najważniejsze jest to, że chcemy i że z nich nie rezygnujemy. I takie, myślę, nastawienie serca, że to jest ważny czas. Ważny czas dla nas, dla naszego serca, dla przemiany naszego serca i spoglądanie na Adwent właśnie nie tylko w tej perspektywie krótkiej, do Bożego Narodzenia i już, ale w tej perspektywie wiecznej. Choć ta wiekuista perspektywa przy okazji Adwentu i Bożego Narodzenia wydaje się być o tyle trudna, że to taki sympatyczny czas, więc myślenie o rzeczach ostatecznych wydaje się być takie ciężkie chyba. To prawda, to trudne. Komercja nam tego nie ułatwia. Na dobrą sprawę w sklepach Adwent zaczęliśmy 3 listopada, bo zaraz po zniczach pojawiły się bombki, choinki i tak zwane Christmas songi już z głośników leciały. Ale myślę, że jako ludzie wiary musimy sobie przypomnieć, że Adwent to coś więcej i naprawdę myślę, że dzisiaj też nie brakuje ludzi, a także, jeśli można użyć takiego języka, propozycji duszpasterskich, które pozwalają rzeczywiście pięknie i dobrze ten Adwent przeżyć. Ale mówi ksiądz o jakichś rekolekcjach? Zarówno rekolekcje, są też, myślę, parafie wciąż, w których ta praktyka nie tylko wielkopostnych, ale także adwentowych rekolekcji jest, ale myślę, że dziś taki renesans, chyba można powiedzieć, przeżywają roraty, które nie skupiają się tylko na dzieciach, jak do tej pory nam się czasem wydawało, ale są też często propozycją. Dorośli zaczynają zbierać obrazki? Może niekoniecznie obrazki, choć pewnie i taki element nie byłby wcale niczym złym, ale jeśli można się takim językiem dzisiaj posłużyć, coraz częściej w dobrym tego słowa znaczeniu traktujemy jako taki duchowy challenge, wyzwanie, zwłaszcza tam, gdzie roraty znów wracają wczesnym rankiem, kiedy trzeba trochę się wytężyć, trochę zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń dotychczasowych i zmobilizować się, by w tych roratach dla dorosłych tak zwanych uczestniczyć. Rozumiem, że spotkanie z duszpasterzem, ze spowiednikiem, konfesjoną to też jest ważny element przygotowania na Boże Narodzenie. Oczywiście. Prawdą jest, że w praktyce to wygląda tak, że ten ostatni tydzień Adwentu jest taki intensywny spowiedniczo. Natomiast myślę, że dobrze by było zachęcić i zachęcam do tego bardzo serdecznie, by na początku Adwentu także skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, by no właśnie z tym czystym sercem wejść w ten święty czas. Media elektroniczne, czy też wręcz powinniśmy mieć mocne postanowienie, że nie bawimy się telefonem, nie słuchamy radia. No wiem, że to będzie przeciw temu, co teraz robimy. Mniej oglądamy telewizji, czy też być może, skoro już i tak spędzamy 3/4 czasu wolnego przed telefonem, to znajdźmy tam coś związanego z Adwentem.
Myślę, że to jest dobra metoda. To znaczy oczywiście każdy musi sam też to jakoś zbadać. Jeśli czuje, że ten telefon, media społecznościowe, jakkolwiek to będziemy dzisiaj rozumieli, trochę obciążają ten jego czas i może trochę oddalają od dobrego przeżycia Adwentu, to może dobrą metodą będzie pewna wstrzemięźliwość czy powściągliwość. Ale dzisiaj też nie brakuje dobrych medialnych, cyfrowych, ewangelizacyjnych propozycji, by w ten Adwent się zagłębić i go przeżyć. Ja myślę, że statystycznie to my wszyscy już jesteśmy uzależnieni i powinniśmy iść na odwyk. No w tym sensie na pewno tak, ale jest pytanie o to, co nam więcej pożytku przyniesie, czy na siłę walka z tymi cyfrowymi nowinkami, ale także tym, co nam po prostu pomaga i dzisiaj wydaje się też nieodzowne w takiej normalnej komunikacji międzyludzkiej, czy zamiast z tym na siłę walczyć, zaprzęgnąć to w dobrym tego słowa rozumieniu do ewangelizacji, do dobrego przeżycia, nie tylko Adwentu, ale w ogóle naszej wiary. Radio z szyldem katolicki jakoś szczególnie włącza się w ten czas. Rozumiem, że umartwiacie się i tak jak wszystkie inne stacje puszczają od listopada te takie nabożne, albo może nie, nawet nie nabożne, świąteczne piosenki, to wy staracie się nie od listopada, tylko powiedzmy od połowy grudnia. Tak? Oj, chyba nawet już całkiem bliżej Wigilii. Aha. Tu staramy się tego trzymać, by ta ramówka adwentowa rzeczywiście pachniała Adwentem. Więc te propozycje muzyczne z pewnością w Adwencie są troszkę inne i na pewno nie są tak nachalne świątecznie, jak by się mogło wydawać. To strasznie trudne musi być dla osób, które przygotowują prawę muzyczną, myślę. A z drugiej strony jest to jakaś oryginalność na rynku medialnym i dzięki temu zawsze można pochwalić się byciem innym niż wszyscy. Więc myślę, że to też jest takie pozytywne wyzwanie dla nas. Natomiast oczywiście całe nasze funkcjonowanie radia, ono też skupia się na przeżywaniu roku liturgicznego, więc nie będzie brakowało także w Adwencie takich no właśnie adwentowych elementów, choćby audycje roratnie z udziałem dzieci z różnych parafii naszej diecezji, ale także tych, które będą dzwonić i te, które będą w naszym studiu, więc tego z pewnością nie zabraknie. No i rozumiem także informowanie, jak myślę o tym, co w trakcie Adwentu w Kościele się dzieje, bo to też jest jakby misja. Oczywiście, jak najbardziej. Będziemy też przy wielu pewnie wydarzeniach, które się w czasie Adwentu dzieją w Kościele. W czasie Adwentu oczywiście też będą inne uroczystości, choćby uroczystość Niepokalanego Poczęcia, więc ona też się wpisuje w czas Adwentu, ale no tak, jako radio diecezjalne no, stawiamy mocno na to, by być nie tylko informacyjnym głosem, ale by być też głosem i nade wszystko głosem ewangelizacyjnym, wpisując się w kalendarz roku liturgicznego. Trudno jest się w czymś takim odnaleźć. Żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej odseparowany od Kościoła, od roku liturgicznego, świętych. Powiedzmy, gdyby z osobami dużo starszymi ode mnie wspomnieć, no to one jakoś tam ten swój kalendarz mają z zdeterminowanymi kolejnymi świętami kościelnymi. Teraz czegoś takiego nie ma. I nagle w tym wszystkim katolicka rozgłośnia. Tak, na pewno jest to trudne, albo przynajmniej nie tak proste jak dotychczas. Natomiast wydaje mi się, a może nawet powiedziałbym, że jestem przekonany o tym, że dzisiaj jest wciąż takie głębokie zapotrzebowanie na duchowość. Nawet jeśli ona nie zawsze dla wszystkich jest tak od razu sprecyzowana i nawet jeśli dla kogoś ona nie od razu oznacza taką pełną katolickość, to jednak zapotrzebowanie na duchową, tak, na te duchowe potrzeby jest. No i niesiemy, próbujemy nie tylko zapełnić tę potrzebę, bo to by było zbyt płytkie, ale próbujemy rzeczywiście pokazać istotę wiary. Wydaje mi się, że także te elementy kultury, które są naturalnie wpisane w religijność, one też są nośnikiem religijności, a tego ludziom wciąż potrzeba i nawet jeśli czasem trochę narzekamy na to, że Adwent czy Boże Narodzenie stało się bardziej świecką tradycją, aniżeli jakimś rzeczywiście religijnym przeżyciem, to myślę, że nawet w tym, w tej tradycji no jest bardzo konkretna treść, konkretny sens i pole do ewangelizacji. Życzę w takim razie powodzenia w tej pracy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwu mówimy do zobaczenia.